Szkole Podstawowej nr 84 we Wrocławiu została zaprezentowana nowa, wyjątkowa marka wody pitnej. Wrocławska kranówka dostępna jest w specjalnym poidełku, z którego korzystać mogą uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Dzisiaj znajdujemy się w Szkole Podstawowej nr 84 przy ulicy Górnickiego, gdzie uruchamiamy jedno z pięciu poidełek do picia wody kranowej w ramach programu Wrocławska Kranówka. Władze Wrocławia zachęcają do picia kranówki i w ten sposób promują ekologiczny tryb życia. Dzięki piciu wody z kranu, a nie z butelki, można ograniczyć zużycie plastiku. Pierwszą szkołą, w której dzieci będą miały dostęp do poidełek, jest Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu. Wodę będą mogły dzieciaki korzystać bezpośrednio, pijąc ze strumienia lub podstawiając bidon, butelkę, kubek do specjalnego zaworu. Poidełka w szkołach to jeden z pierwszych elementów kampanii promocyjnej wrocławskiej kranówki. Zaczynamy od dzieci, ponieważ uważam, że dzieci to są najbardziej wdzięczną grupą i najszybciej chłoną te wszystkie nowe informacje. Pracownicy szkoły podejmują także inne działania ekologiczne, takie jak tworzenie naturalnych łąk czy zbieranie deszczówki. Nauczyciele i dyrektor chcą dać w ten sposób przykład dzieciom. Poidełko jest kolejną lekcją ekologii dla najmłodszych. Hanna Galik, Echo 24.